Kochani, chciałam wam powiedzieć, że Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów, powraca na tę ziemię. Powraca już niedługo, powraca szybciej, niż się spodziewacie. Jeżeli jesteś katolikiem, to pewnie czasami bywasz w kościele katolickim. Tam w 8.3 jest taki moment, że ludzie śpiewają i oczekujemy tego przyjścia w chwale. Moje pytanie brzmi, czy ty poważnie traktujesz te słowa? Ja nie jestem katolicką, ale pamiętam, jak kiedyś chodziłam do kościoła katolickiego, że tak się śpiewało. I oczekujemy tego przyjścia w chwale. Jezus Chrystus wraca na tę ziemię w chwale. Jako Król Królów i Pan Panów. Ale jeszcze jest czas, by się z Nim pojednać. Dlatego, że On, Święty Bóg, gdy tutaj wróci, to już będzie za późno, żeby się z Nim pojednać. Możesz zrobić to teraz. Dlatego, że On zrobił już wszystko, co mógł dla Ciebie zrobić. On zapłacił za Twoje grzechy. Tak naprawdę Twoje grzechy to jest dług, który został spłacony. Tylko czy Ty teraz przyjmiesz to, że ten dług został spłacony? Na Golgocie zostały Ci przetoczone. Ale to nie ma automatycznie przełożenia na Twoje życie. Dlatego, że Jezus zapłacił za każdy grzech. Za każdy Twój grzech zapłacił na krzyżu. Tylko, że Ty musisz wziąć to przez wiarę. Jeżeli nie weźmiesz tego przez wiarę, to to nic nie zmieni w Twoim życiu. I gdy umrzesz, będziesz od Niego wiecznie oddzielony. Ale jeżeli uwierzysz w swoim sercu i wyznasz, że On jest Panem, to będziesz w wieczności z Jezusem. To będziesz w wieczności z Wszechmogącym Bogiem. Tutaj decydujesz, gdzie spędzisz wieczność. Wyobrażasz sobie mieć czystą kartę, zupełnie czystą kartę. Bez żadnego cienia, bez żadnej szarości. Być zupełnie czystym. Możesz tak mieć, dlatego że Jezus zapłacił za Ciebie, tak byś Ty mógł żyć wiecznie. Tak byś mógł mieć społeczność ze świętym Bogiem. Bóg Ciebie kocha. Bóg jest dobry. Ale to Ty decydujesz, czy chcesz do Niego należeć. To Ty decydujesz. Nie wiesz, ile będziesz żył, dlatego że ludzkie życie jest kruche. Nawet jeśli jesteś młodym człowiekiem, to nie wiesz, ile czasu będziesz żyć. Może jeszcze wiele lat, a może bardzo krótko. Dlatego warto przystanąć i zastanowić się nad swoją wiecznością. Dlatego że życie tutaj, w tym fizycznym ciele, to jest tylko chwila. To jest króciutka chwila. I jeszcze jedna rzecz. Nie ma wielu dróg do Boga. To jest ściema, to jest kłamstwo. Nie ma wielu dróg do Boga. Jedyna droga, która prowadzi do Boga, to Jezus. Tylko przez Niego możesz mieć społeczność z Bogiem. Tylko przez Niego możesz mieć społeczność z Ojcem. Dlatego, że Jezus jest wcielony Bóg. Wcielony Bóg, który stał się człowiekiem. Wyobrażasz sobie, co to znaczy? Wcielony Bóg stał się człowiekiem. Potężny, wszechmogący, Król Królów, Pan Panów, Alfa i Omega, zdecydował się, żeby stać się takim maleńkim człowiekiem. Dlatego, że tak Cię ukochał. Dlatego, że tak bardzo Cię ukochał. Zdecydował się na to, żeby Jego stworzenie z Niego szyciło, żeby Jego stworzenie Go poraniło, upokorzyło, ubiczowało i zabiło. Na to się zgodził. Na to się zgodził dla Ciebie. Piłka jest po Twojej stronie boiska.
To, że żyjesz w kraju, w którym się to imię odmienia przez wszystkie przypadki, nie oznacza wcale, że go znasz. I nie oznacza wcale, że jego ofiara ma praktyczne znaczenie dla twojego życia. To ty musisz zdecydować w swoim sercu, że chcesz do niego należeć. On jest dżentelmenem, on ci nie będzie pchał. Jezus przez jego imię jest wolność i uzdrowienie. Tak jak wiele lat temu, tak dzisiaj Bóg uzdrawia i uwalnia. Możesz, jeżeli jesteś chory, możesz zostać uzdrowiony, możesz do nas przyjść, możemy się modlić z tobą. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, jeżeli borykasz się z jakimiś problemami w twoim życiu, przyjdź, będziemy się modlić. Żeby poznać Boga, potrzebujesz się narodzić na nowo. Potrzebujesz uznać to, że jesteś grzesznikiem i że potrzebujesz ratunku. Potrzebujesz wyznać Go swoim Panem i Zbawicielem. I będziesz zbawiony, to jest takie proste. Po prostu uwierzyć w swoim sercu w to, co On zrobił dla ciebie i uznać, że jest twoim Panem. I to będzie tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. W prosty, dziecięcy sposób przyjąć to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu. Nie lekceważ tego, co słyszysz. Dlatego, że to są słowa życia.